Siemano, mamy rano, 19 października. Kukurydza wczoraj zakończona. Śniadanko rano odbębnione. Mamy godzinę chwilę po 9. Jedziemy do taty na gospodarstwo, bo wczoraj były dwa auta po pszenicę i dzisiaj kolejne trzy. Zapowiadają deszcze, więc trzeba się sprężać, żeby po prostu to załadować. Aktualnie mamy 21 października, sobota. No i tutaj awaria małego case'a. Pompa wody się wysypała, a mianowicie łożyska. Już był luz, trochę ciekło, no ale nie wolno bagatelizować takich sytuacji, bo może wentylator znaleźć się w chłodnicy. Mamy pompę, przebieg 11,5 tysiąca godzin około, no i poszła pompa. Wymieniamy, już jest pompa nowa na miejscu. Tutaj trzeba wyciągnąć chłodnicę, żeby dobrać się do tego, inaczej tego nie ma, ale fajnie ma rozwiązane, bo całą chłodnicę ma na takiej płaszczyźnie, na blasze całej, na 6 śrub, 4 z przodu, 2 z tyłu, także bardzo szybko to się demontuje. Pompa założona, zamiennik, tutaj brakuje nam korka, nie mamy tutaj żadnej rurki, żadnego króćca. Brat pojechał właśnie po korek. Tu ma, no wiadomo, zamiennik nie do wielu wersji prawdopodobnie silnikowych ona pasuje, jest wykorzystywana. Termostat jeden wymieniony, mniejszy, ma dwa termostaty, większy niewymieniony, bo po prostu nigdzie takiego nie dostałem, zamówiłem. O, to kiedyś może przy okazji, jak już będzie, po prostu stary został, bo jest niedogrzewany, jest sobota, nie ma gdzie kupić. Zapomnieliśmy o tym, no ale trzeba zmontować, bo trzeba robić opryski. Także skręcamy, montujemy, odpalamy, sprawdzamy, czy nie cieknie. Ciekawostka, w John Deere 6630 pompa wody poszła przy przebiegu 8000 godzin. W tym moc tutaj stoi, 6630 komfort. Także nie ma maszyn, które się nie psują, ale tutaj wam powiem, że i tak, jeżeli chodzi o ten egzemplarz, z początku były problemy, ale teraz do tej pory naprawdę złego słowa nie można o nim powiedzieć. Naprawdę bardzo dobry traktorek, ale to bardzo. Jest 3 października. Jak widzieliście na ostatnim nagraniu, pszczółka działa. Już jest skręcona, nie ma wycieków. Wszystko jest luks. Luz na pompie zażegnany oraz wyciek. No i będziemy powoli znowu wykonywać zabiegi. Wczoraj miało nie padać, znowu popadało. I to dobrze, bo w ziemi jest taki niedobór wody, że ho-ho. W żadnym rowie żadna woda nie płynie, wszystkie rzeki praktycznie, że stoją w miejscu. Jeziora bardzo pospadały stany, więc... A więc pryskamy, kończymy zaraz pierwszy baniak. Trochę dmuch, trochę pukania było, także... Pryskamy przężyto, które było wysiewane jako pierwsze. Już nie pamiętam, który to był, czy to był 17, czy 18, czy 15 września. Jedno z pierwszych, gdzie było orane, no rzepaki tutaj są już dość sporawe. No i standardowo idzie diflufenikan, flufenacet i coś właśnie na rzepaczki. 10 gram, gram starku, także już nie pamiętam, jaką tam ma substancję. Ilość cieczy 150 litrów. Także tutaj są słupy, trzeba uważać, telefoniczne. Tam żeśmy lekko przyhaczyli, ale lanca się odgięła w porę, delikatnie, końcóweczką samą. Także tutaj kolejny słup wysokiego napięcia, tam dalej, tam już jeden sobie obrobiłem. Teraz sobie tego w koło oblecimy. No i powoli dajemy, na glinach jest w miarę mokrawo. Z pełnym ciężko się wdrapać, dlatego tak kombinuję, aby te pola
które są górzyste, gliniaste, nie jechać z pełnym opryskiwaczem, tylko minimum połówką, nie więcej. Tutaj sobie obrabiamy słup. Trochę lance do góry. Także tak to leci, kabarecik. No i standardowo, jak już drugi raz jedziemy, jak chwasty są opryskane, oddalamy się od przeszkód, żeby po prostu już wydeptywać ścieżki, tak żeby można było, no, zapierdzielać. Nie ma co się bawić. No tutaj już zrobione też. Także warunki w miarę są korzystne. Jutro ma jeszcze nie padać, ale jutro już wieczorem znowu prognozują jakieś opady. Także tak to wygląda, moi mili państwo. Tutaj jest taka góra, no mamy pusty, mamy gdzieś około 1000 litrów, 1200. Zobaczymy, czy się wdrapie, no już przejechane jest z góry. Oj, 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 idzie, idzie Janusz. Oj, dobry, delikatny skłonek, trzeba powolutku, aby gdzieś opryskiwacza na bok nie ściągło, no bo jest ślisko. Także kończymy działkę, przeszło ponad 6 hektarów i zaraz w koło tutaj sobie wszędzie mamy na 18 metrów złożymy, zrobimy te słupy od drogi telefoniczne. Tak patrzyłem, na 18 powinien wejść, najwyżej ewentualnie go lekko złożymy w fałkę. Pożyjemy, zobaczymy. Także zaraz jedziemy się mieszać i widzimy się gdzieś później. Siemano, kolejnego dnia. Popadało 11 litrów. Jedziemy pod górę z wapnem, wciągamy brata Tomka, tu jest glina, ale mamy Magnoma, 13 ton wagi, który idzie jak wściekły. Także to jest maszyna, ja wiedziałem, co kupuję. Był plan Pumę kupić kolejną, ale mówię nie. Musi być koń pociągowy. Także jesteśmy na polu, w miarę jest twardo i tu będziemy się sypać.
No i mieliśmy lekkie potknięcie, koła w ciężarówce zszagowały, zrobiły klina, żeśmy się zatrzymali, no bo jednak to jakby drzewo ciągnął. Zatrzymaliśmy się, bo pod górę żeśmy oś podnieśli. Dojechaliśmy, oś opuściliśmy, jak zatrzymaliśmy się na polu, podkopaliśmy koła w koniu i trochę w naczepie. No i wyjechaliśmy. Jednak 13 ton, 300 koni, to już ciągnie. Od razu mogliśmy jechać drogą, tu zjechać dopiero. Ale patrzę, tutaj tak twardo i jednak napadało. Popadało trochę. Ostatnio wylałem 35 litrów z miarki przez ostatnie 2 tygodnie. No i wczoraj 11. Kolejna część dnia. Jesteśmy w Jaśku. Mamy opryskiwacz, jedziemy robić zabieg na chwasty. Ładna pogoda się zrobiła, no ale zobaczmy, popadało. Jedziemy na takie słabsze kawałki, na 15 hektarów Nowe Brata, gdzie jest słaba gleba, czwarta i piąta. Powinno tam pójść, a resztę pół baniaka, nie wiem gdzie popryskam, bo widzieliście na czwartej klasie typowej, tir wjechał, usiadł, to nie pokazałem chyba wam, bo chyba kamera się wyłączyła. No i cóż mogę powiedzieć, zobaczymy jak to będzie. Czyli mamy 35 litrów przez tamte 2 tygodnie i od wczoraj od rana 11 litrów, czyli 46 litrów. Październik chyba zanotujemy około 50 litrów. Czyli no to już jest coś, nie jest to dużo, nie jest to mało. Na aktualną wegetację jest ok. Na opryski na trzecich klasach jest trochę za mokro, no da się jeździć, no ale wiadomo, te pola będą zdeptane, miejscami będą kolejne się robiły, no ale pogoda do przodu nie zapowiada się, aby było lepiej. Jutro miało być okno pogodowe, więc dzisiaj by przeschło i jutro po południu by się robiło, ale ma niby już na 9 rano deszcz, także nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Dlatego dzisiaj jedziemy. Gdyby na jutro zapowiadali brak opadów, byśmy nie jechali, byśmy poczekali. Jutro bym zrobił 2 baniaki, a tak dzisiaj robię chociaż 1 baniak, bo przedwczoraj zrobiłem 2 baniaki, wczoraj tylko 1, bo wyjechałem i tak w ogóle ten baniak praktycznie w taką, nie wiem, mrzawkę tak kropiło, maska była sucha, wycieraczkę co 5 minut trzeba było włączyć. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na miotłę zabieg uzasadniony, ale na właśnie chwaściki, te co wyszły już, to co ma działać na listnie, rzepaczki różnego typu, to po prostu znak zapytania, bo w nocy zaczęło padać, więc to pozmywało, czy coś wzięło, tego nie wiemy. Czyli sucho źle, mokro źle, pada źle, świeci słońce źle, widzicie. Cały czas nie dogodzić, nie? No niestety, takie jest rolnictwo. My jesteśmy uzależnieni tylko i wyłącznie od pogody. My zrobimy wszystko, co możemy, a pogoda albo nam doda pieniędzy, albo nam je po prostu zabiera. Także widzicie, jak to wygląda. Tutaj przężytko, ładnie wygląda. Jedno z pierwszych siane, ładnie się krzewi. Mimo obsady chyba 260 sztuk na metr, no już ma po 3 rozkrzewienia, murawa się robi. Tutaj poplonik, gorczyca, też te wschody widzicie jakie były, takie były tam dalej. Na poprzeczniaku ujeżdżony, sucho było, nie chciało to wychodzić mimo, że padało, ale dalej w łanie jest ładny poplon. Do mrozów myślę, że w kolano urośnie, będzie groszek, a tu po lewo będzie kukurydza. Pożyjemy, zobaczymy. Z kukurydzą to jest tak, jak jest woda, to nawet na piątej klasie idzie zebrać przyzwoity plon. A jak nie ma wody, to w sumie ani przężyta i ani kukurydzy nie ma oraz grochu, a łubinu to już w ogóle. Także lecimy sobie i zobaczymy, jak to będzie się prezentować na polu wszystko. No i pryskamy, a już praktycznie kończymy 15 hektarów brata. No chwastów tu jest, oj, i jeszcze więcej, masakra. Pole po łubinie, bez chemii i mamy to co mamy, uprawa bezorkowa, wszystko się wysypało.
jest Armagedon dosłownie, drodzy widzowie, w tej chwili.